Dzień dobry Państwu, czwarta Liga Kujawsko-Pomorska na antenie KP Sport. Jesteśmy w sierpcu, gdzie już za chwilę GZS Tłuchowia Tłuchowo spotka się z liderem Włocławek. Mateusz Orłowski, kłaniam się nisko i zapraszam na starcie w ramach 16 kolejki tych rozgrywek. Można powiedzieć idealna rozgrzewka przed tym, co rozpocznie się jutro, bo jutro oczywiście startują 22 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Realia oczywiście troszeczkę inne, raz, że to piłka klubowa, a nie reprezentacyjna. Drugie z aspektów przemawiających za tym, że to może być ciekawiej, to fakt tego, że zbliżamy się do końca rundy jesiennej, więc mocnym akcentem będą chciały obie drużyny na pewno podkreślić swoją pozycję albo poprawić swoją pozycję przed końcem 2022 roku. Widzimy rozkład jazdy na tę 16. kolejkę. Jeśli chodzi o mecze dzisiejsze, to ten w sierpcu oczywiście meczem pierwszym, kolejne starcia od 12. kolejkę zamknie starcie w Brodnicy Sparty z Pogonią Mogilno. Ten mecz rozpocznie się o 14:00, nie dojdzie zaś do skutku zaplanowany na 13:00 mecz w Toruniu, gdzie Elana miała grać z Hełminianką Chełmno. Tu tabela rozgrywek, na czele zespół z Włocławka, ale inny, Włocławia, 32 punkty, tyle samo co drużyna Elany Toruń, a więc najprawdopodobniej te dwie drużyny pod koniec 2022 roku będzie można stawiać w gronie tych, które będą najbardziej predestynowane do awansu do Ligi Trzeciej. Tłuchowia w tym momencie na miejscu siódmym, ale tylko ze stratą 6 punktów do liderów rozgrywek, więc tutaj jeszcze wszystko zdarzyć się może. Zaglądamy do dolnej połówki ligowych rozgrywek. Tutaj mamy lidera, lider na miejscu 17 w tym momencie z 9 punktami na koncie, 3 zwycięstwa, aż 12 porażek drużyny z Włocławka, ale w poprzednim meczu w kolejce numer 15 udało się wygrać, to było w meczu ze Spartą Brodnica, 3-1 triumfowali piłkarze Tomasza Szablewskiego, więc być może na fali tego pójdą dalej i również dzisiaj w sierpcu będą walczyć o poprawę swojej sytuacji, zbliżenie się chociażby do kreski wyskoczenia z ponad strefy spadkowej. Skład Tłuchowi na ten mecz: z jedynką Klaudiusz Kurek w bramce, 3 Jarosław Kułaga, 4 Mateusz Tomaszewski, 8 Dawid Klepczyński, 9 Dawid Kieplin, 10 Kamil Nowicki, 11 Szymon Koziatek, 14 Seweryn Truskolaski, 15 Jakub Staniszewski, 20 kapitan zespołu Paweł Gaul i 91 Adrian Binkowski. To są wybrańcy Damiana Cackowskiego. On w porównaniu z meczem poprzednim wymienił 2 zawodników. Na ławce dzisiaj zasiadają Adrian Bryszewski i Mariusz Cichowlas. Lider w bramce 77 Patryk Junkiert, 6 Damian Figura, kapitan zespołu, 8 Wiktor Gawroński, 9 Nikolas Brzeziński, 10 Dawid Mikołajczak, 13 Tomasz Szablewski, 17 Filip Byczkowski, 18 Kacper Orliński, 19 Robert Spychalski, 20 Łukasz Pikalski i 22 Wiktor Majewski. Jeśli chodzi o zmiany w składzie, nie ma dzisiaj w zestawieniu drużyny z Włocławka Daniela Wilińskiego i Alana Czerwińskiego. Tu jeszcze ławki rezerwowych nieco okrojona ta po stronie zespołu gości, tylko 5 graczy dodatkowych, z czego 4 z pola ma do swojej dyspozycji sztab szkoleniowy drużyny lidera. Tak jak powiedziałem, Włocławianie w poprzedniej kolejce wygrali ze Spartą Brodnica, Tłuchowia zaś na własnym terenie wysoko przegrała z liderem, z Włocławią. Włocławek 0-3. Pewnie będą chcieli za wszelką cenę piłkarze Damiana Cackowskiego tę swoją niekorzystną, rozpoczętą meczem w zeszłym tygodniu serię meczów z drużynami z Włocławka przerwać dzisiejszym meczem z liderem. Oczywiście mają ku temu duże szanse, no bo są zdecydowanie w lepszej formie, są wyżej w tabeli, ale nie uprzedzajmy faktów. Oczywiście liczymy na bardzo ciekawe widowisko, które rozpocznie się już za kilka minut. Obie drużyny miały przyjemność ze sobą się już w przeszłości mierzyć w rozgrywkach Regionalnego Pucharu Polski w podokręgu Włocławek. W czwartej rundzie na boisku w Tłuchowie było 3-1 dla Tłuchowi. W poprzednim sezonie hat-trick wtedy Dawida Kieplina, najlepszego strzelca drużyny z Tłuchowa, jeśli chodzi o
ten sezon być może najlepszego albo na pewno jednego z najlepszych graczy całych rozgrywek czwartoligowych. On ma 15 bramek zdobytych w kampanii 22-23, a mogłoby być tych bramek jeszcze więcej, ale między innymi jeden rzut karny zmarnowany na koncie tego zawodnika, który z numerem 9 występuje na koszulce drużyny dzisiejszych gospodarzy. Pojawiają się osoby, które zasiądą na ławkach rezerwowych powoli na murawie i też widzimy przygotowujących się do wyjścia na plac gry zawodników Tłuchowi oraz lidera Włocławek. Wyprowadzony zostanie ten 22-osobowy tłum piłkarzy przez sędziów tego spotkania, no i przejdziemy już do tej najważniejszej, czyli sportowej części dzisiejszego widowiska na stadionie w Sierpcu, no bo jak wiemy, oczywiście Tłuchowia swoje mecze rozgrywa właśnie na obiekcie Mosiru, to wszystko ze względu na remont stadionu w Tłuchowie, przygotowywany pod standardy wyższych lig jest ten obiekt, wszystko chcą przygotować Tłuchowianie na to, by mogli grać już w czwartej lidze w przyszłym sezonie u siebie, a potem po ewentualnych awansach również i w ligach wyższych. Piłkarze Tłuchowi, jeśli chodzi o ten sezon, to oczywiście widzieliśmy w tabeli, ale przypomnę, 26 punktów, 8 zwycięstw, 2 remisy, 5 porażek. Na własnym stadionie 3 zwycięstwa, 2 remisy, 3 porażki, no chociaż o własnym stadionie można mówić w dużym cudzysłowie, natomiast jeśli chodzi o drużynę lidera Włocławek, to jest jedyny klub w czwartej lidze kujawsko-pomorskiej, który jeszcze meczu nie zremisował, albo wygrywają, albo przegrywają piłkarze z Włocławka. Widzimy przedstawienie też arbitrów dzisiejszego spotkania. Pani Agnieszka Kostyra jako sędzia główna tego spotkania. Coraz mocniejszą pozycję wypracowująca sobie w Kujawsko-Pomorskim Związku Piłki Nożnej w tej grupie sędziów, która właśnie w KPZPN prowadzi spotkania. Wiemy, że panie coraz mocniej do świata sędziowskiego wchodzą. Przecież kilka z nich jest na mundialu w Katarze. Nawet Stefanie Frappart miała prowadzić mecz otwarcia, ale ten ostatecznie przypadł w udziale Włochowi Daniele Orsato. Przywitanie kapitanów obu drużyn. Damian Figura ze strony lidera, Paweł Gaul ze strony Tłuchowi. No i już za chwilę początek spotkania. Jeszcze, jak widzimy, po losowaniu zdecydowali się na zmianę stron piłkarzy obu ekip. Na biało z czerwonymi akcentami dzisiaj lider, na żółto-niebieska w swoich barwach, tradycyjnych barwach klubowych zespół z Tłuchowa. Na lewą stronę ekranu atakować będzie zespół lidera, na prawą Tłuchowianie. No i już za moment pierwszy gwizdek dzisiejszego spotkania, jednego z kilku, które będziemy pokazywać dzisiaj na antenie KP Sport. Dziś ramówka w ogóle w ten weekend wypchana po brzegi, więc serdecznie zapraszamy do śledzenia tej, jak i innych transmisji, no i też do subskrybowania naszego kanału. Rozpoczęło się spotkanie w ramach 16. kolejki 4. Ligi Kujawsko-Pomorskiej. Pierwsza piłka należy do drużyny z Włocławka. Błąd w rozegraniu lidera. No i szansa dla gospodarzy. Rozrzucenie do lewej strony w kierunku Tomaszewskiego. Ten jednak zamknięty przy narożnej chorągiewce. Nowicki na pole karne, ale dobre wyjście z własnej bramki zalicza Patryk Junkiert. Widzimy dzisiaj temperatura niska, więc moc sprzętu nie tylko takiego klasycznego spodenki koszulka, ale też termoaktywnego, który
rozgrzałby golkipera drużyny z Włocławka. Zresztą jeśli chodzi o Klaudiusza Kurka, to można powiedzieć, że podobnie sprawy się mają. No dzisiaj w Sierpcu i w ogóle w całej Polsce mroźno. W niektórych częściach naszego kraju też zima zaskoczyła drogowców, bo śnieg spadł. Na przykład w Grudziądzu, gdzie Olimpia ma swój mecz w trzeciej lidze dzisiaj rozegrać. Apel klubu do kibiców, żeby kto może to zabrał ze sobą łopatę i zaczął odśnieżać stadion właśnie w Grudziądzu. Tutaj na całe szczęście takiego problemu nie ma. Kułaga. Piłka wychodzi na aut i będzie rozpoczynać za chwilę zza linii bocznej zespół z Tłuchowa. Kułaga schodzi do środka. Jarosław Kułaga, zagranie na pole karne. Jest szansa na 1-0 dla Tłuchowi. Zagrywa Szymon Koziatek wzdłuż bramki, ale nie było nikogo, kto mógłby dostawić stopę do piłki, który mógłby zaatakować futbolówkę i wepchnąć ją do bramki Patryka Jonkierta. Jeszcze raz ta sytuacja. Tam próbował któryś z graczy Tłuchowi, ale jednak minął się z futbolówką. Tak więc wciąż 0-0, ale z wysokiego C rozpoczynają piłkarze w żółto-niebieskich strojach. No i nie ma co się im tutaj specjalnie dziwić. Oni są faworytem i oni chcą dzisiaj koniecznie zdobyć komplet punktów w tym spotkaniu, no bo gdyby to się udało, to przeskoczyliby na piąte miejsce gracze z Tłuchowa, co najważniejsze, zbliżyliby się na 3 punkty do Elanu i Włocławi, choć oczywiście Włocławia na przykład jeszcze swój mecz w tej kolejce będzie grać. Lewą stroną Tłuchowia, ale niedokładne teraz zagranie, troszeczkę zbyt mocne, wyślizgnęła się piłka za linię końcową i od autu rozpoczynać się będzie zespół z Włocławka. Lider, który ma trudny rok za sobą, bo miał kłopoty na wiosnę, może o tym za chwilę. Jeszcze w poprzednim sezonie czwartoligowych zmagań udało się jednak utrzymać na tym poziomie rozgrywkowym. Teraz jesień sezonu 22-23, też nieidealna. Na 32 dotychczasowe mecze, 17 właśnie rundy wiosennej poprzedniego sezonu i 5 rundy jesiennej obecnego. Tylko 21 punktów uzbierane przez zespół z Włocławka. 6 zwycięstw, 3 remisy, aż 23 porażki, z czego 2 remisy i 15 porażek na wyjazdach. Bez zwycięstwa w tym roku jest zespół lidera na obcym terenie. Średnia punktów na mecz na poziomie niespełna 0,7, więc muszą włocławianie mocno się spiąć na wiosnę. I w tych dwóch ostatnich meczach tegorocznych, dzisiaj z Tłuchowią i potem jeszcze na wyjeździe, jeszcze u siebie, przepraszam, w derbach z Włocławią, żeby poprawić jakoś swoją sytuację, żeby poprawić też może nastroje w klubie, by wiosna była lepsza i powalczyć o utrzymanie, można było nie spaść do ligi, do klasy okręgowej. Pierwszy wypad z piłką włocławskiej ekipy na połowę rywala, ale poradzili sobie dobrze podopieczni Damiana Cackowskiego. Teraz dostał piłkę za plecy Kieplin, zgarnął ją Wiktor Gawroński. Junkiert. Do prawej strony kierowana piłka, płaskie to zagranie. Nie było najlepsze. Ono, ale upiekło się, bo później spalony i będzie piłka dla drużyny z Włocławka przyznana przez panią arbitrę. Szósta minuta meczu. Mówiłem, zapowiadałem, że moc atrakcji nas czeka, jeśli chodzi o ten weekend na antenie KP Sport, to tylko szybciutko powiem, że właśnie wspomniany przeze mnie mecz w Grudziądzu, jeśli boisko zostanie odśnieżone, jeśli apel klubu przez kibiców zostanie wysłuchany, to będziemy transmitować mecz Olimpii z Gdańią Gdańsk, to od 11.50, od 17.50 z kolei będziemy w Toruniu na meczu
etapu z Inwestą Futsal Powiat Pilski, w zasadzie w Grębocinie, bo tam swoje mecze rozgrywa Toruńska Akademia Futsalu. Jutro też sporo piłki w wydaniu halowej, bo mecz AZS-u Uniwersytetu Gdańskiego z Nowym Świtem Kuszno w Ekstralidze Kobiet. To od godziny 12. Będziemy też na meczu AZS-u UMK Toruń w drugiej lidze z Powerpolem Chełmża o 18, a w międzyczasie jeszcze troszeczkę piłki ręcznej. Mecz MKS-u Brodnica z Samborem Czew, pierwsza liga kobiet to o 15. Teraz jednak wróćmy na boisko, bo lider zadomowił się pod polem karnym Tłuchowi. Wrzutka na pole karne przeciągnięta, ale jeszcze później ambitna walka o piłkę a zawodnika zespołu z Włocławka sprawiła, że będzie rzut wolny dla graczy przyjezdnych i będzie dobra szansa na to, żeby stojącej piłki dośrodkować na pole karne. Jednak płaskie rozegranie na 16 metr, strzał, ale zablokowany. Jeszcze Brzeziński przed bramkę. Dobrze jednak interweniuje Kurek. Troszeczkę za głębokie było to zagranie przed bramkę drużyny Stłuchowa. No i po 8 minutach gry nic się nie zmienia, jeśli chodzi o wynik dzisiejszego starcia. Wciąż 0 do 0 na stadionie w Sierpcu. Lewą stroną teraz rusza Tłuchowia. Nowicki zatrzymany, będzie od autu grać ekipa gospodarzy. Bieńkowski. Kułaga. Stopadła piłka. Przyspieszenie tej akcji w kierunku Gaula. Kierowane to zagranie. On jeszcze chciał uruchomić na skrzydle Szymona Koziatka, ale jednak nie zmieścił się z piłką w boisku. Koziatek, no i od autu rozpoczyna drużyna lidera Włocławk. Niedokładny jednak ten wrzut za linii bocznej. Przechwycił piłkę Seweryn Truskolaski. Znowu jesteśmy na połowie gości. Z piłką są w zasadzie gracze Tłuchowi. Kolejna ich akcja ofensywna. Cięta piłka na skraj pola karnego. Kieplin już szukał dla siebie okazji, ale jednak uciekła. Piłka będzie z piątki rozpoczynać za chwilę grę Patryk Junkiert. Mówiłem o tym śniegu, który w naszym kraju gdzieniegdzie pada, no i też w Sierpcu teraz kilka płatków na płytę stadionu miejskiego ośrodka sportu i rekreacji z nieba spada. Jeśli chodzi o temperaturę, jaka dzisiaj w Sierpcu panuje, no to jest poniżej zera, minus 2 stopnie. Tak więc też na pewno warunki nie są do końca przyjemne. Też trzeba mieć się na baczności, bo jak na przykład jakiś ostrzejszy wślizg będzie mieć miejsce, jakiś groźniejszy atak, to też to wszystko dwa razy mocniej boli. Kieplin. Kieplin na skrzydle, podniósł głowę, zagrał do Nowickiego. Nowicki chodzi między rywali, jeszcze tutaj zderzenie piłkarzy, ale wychodzi zwycięsko z tego wszystkiego Tłuchowia, bo jest zagranie na pole karne do Koziatka, ale jednak ofiarna interwencja defensora lidera sprawia, że zagrożenie zostaje oddalone. Teraz jeszcze była okazja na kontrę. Wciąż jest, bo tutaj proszę bardzo. Łukasz Pikalski się zaplątał pod szesnastką zespołu Stłuchowa, ale nie udało się dopaść do piłki. Później oddać strzał na bramkę Kurka. 11. minuta gry. Tłuchowia lider Włocławek, wciąż 0 do 0. Koziatek świetnie na prawej stronie się pokazał. Koziatek, ale trafia w plecy rywala. O właśnie, no to tutaj
też znamienne. Mówiłem o ślizgach, ale i w takich momentach może zaboleć. Raz, że z bliska dostał obrońca, a dwa właśnie ten przeraźliwy ziąb. Aut na wysokości pola karnego, ale krótko rozegrany przez drużynę w żółtych koszulkach. Pieńkowski. O, takie penetrujące zagranie, ale jednak piłka wylatuje poza plac gry i będzie rozpoczynać Patryk Junkiert grę drużyny z Włocławka. Mówiłem o tym, że nie wygrali w tym roku na wyjeździe jeszcze gracze z Włocławka. W tym sezonie w rundzie jesiennej 22-23 nie dość, że nie wygrali, to jeszcze 7 porażek mają na swoim koncie. 1-5 z Chełminianką, 2-4 ze Sportisem Łochowo, 3-4 pechowa porażka z Notecianką Płakość, 1-2 z Lechem Rypin, 2-3 z Kujawianką i Izbica Kujawska. No i ostatnie dwa mecze niezbyt udane, 1-4 z Dom Świecie i 0-9 z Elaną. Teraz ładna wymiana piłki przed polem karnym graczy z Tłuchowa. Uwaga, w 30 metrze Kułaga schodzi do środka, odegranie w jego kierunku piłki. Jeszcze tam Gaul walczy. Uwaga na prawą stronę. To było... Klepczyński, jeszcze raz Klepczyński, Kułaga, puścił piłkę obok Brzezińskiego, jest Kieplin, przepychanka z Kacprem Orlińskim i to się zdaniem Kieplina powinno skończyć rzutem rożnym, ale kończy się wznowieniem od bramki przez Patryka Junkierta. Widzimy, że krótko rozgrywają te auty bramkowe. Zawodnicy z Włocławka, albo bije je zawodnik z pola zazwyczaj. To też ciekawy obrazek. Raz granie w okolice pola karnego. Dobry jednak powrót do defensywy Tłuchowi, aczkolwiek pozostaje lider w okolicach szesnastki przeciwnika. Już Nikolas Brzeziński wziął piłkę w swe dłonie. Będzie rozpoczynać grę od autu, rzuca na pole karne piłkę, ale troszeczkę za mocno i Klaudiusz Kurek wznowi za momencik grę. Wyższy pressing lidera, ciekawy sposób na szybkie przejęcie piłki i tym samym wypracowanie dla siebie jakiejś okazji po przechwycie być może. Na zdobycie gola. Tłuchowia jednak radzi sobie z tym, wychodzi z piłką spod własnego pola karnego. Chciałem powiedzieć z własnej połowy, ale tu jeszcze doskok Filipa Byczkowskiego i musiał się Kułaga delikatnie z nim pomęczyć. Teraz na wolne pole. Rozciągnięty ten atak do lewej strony, ale tu znów przesuwa się w tę strefę drużyna z Włocławka. Rzucona piłka za plecy obrońców. Ale tylko aut dla Tłuchowi Tłuchowo. Tu jeszcze ucierpiał gracz lidera tej sytuacji. Spięcie już po sygnalizacji pani Kostyry o tym, że będzie rozpoczęcie gry zza linii bocznej. Skończyła się 15 minuta meczu. Póki co wynik 0-0. Wszystko już w porządku, wyjaśnione przez rozjemcę tego spotkania. To spięcie przy linii bocznej. Leżący gracz lidera też się podniósł, a więc wracamy do gry w meczu rozgrywanym w sierpcu. Lewa strona, na tej teraz próbują oprzeć ciężar swojego ataku.
zawodnicy w żółtych koszulkach. Prosto padła piłka Staniszewskiego. Teraz złamanie do środka, podanie w kierunku Bieńkowskiego. Bieńkowski na pole karne, ale sięgnął futbolówkę w tej sytuacji Damian Figura. Wybił ją poza linię boczną. Dobra interwencja kapitana zespołu z Włocławka. Zagrożenie nie minęło, ale na chwilę oddechu pozwala swojej drużynie piłkarz z numerem 6. Teraz ostra fizyczna walka, ale bez faulu. Jak pokazuje pani arbiter, w kontrze więc lider. Prawą stroną rozpędzają się gracze z Włocławka. Ciekawe rozwiązanie. Podanie między dwóch obrońców w kierunku Pikalskiego, ale jednak nie dopadł do futbolówki. Zawodnik lidera wskoczył przed niego w ostatniej chwili obrońca. Świetne zagranie wydawało się do Koziatka, ale jednak nie zdążył dopaść do piłki. Kieplin szybko rozpoczyna grę od autu. Kieplin, Koziatek do Klepczyńskiego, ale nie zdąży do tej piłki. Dawid Klepczyński, drugi najlepszy strzelec w tym sezonie drużyny z Tłuchowa. 4 bramki na koncie tego piłkarza. Rozpoczynać będzie więc Junkiert. 4 bramki to też dorobek Tomasza Szablewskiego. On jest z kolei najlepszym strzelcem, jeśli chodzi o ekipę z Włocławka. Piłkarz z numerem 13 na białej koszulce. Teraz ucierpiał Szymon Koziatek i będzie od rzutu wolnego rozpoczynać w tym momencie Tłuchowia. 18 minuta gry w Sierpcu, wciąż 0-0 w tym spotkaniu. Optyczna przewaga oczywiście gospodarzy, ale nie składa broni lider. Próbuje cisnąć przeciwnika, wysoko wychodzić w momencie, kiedy drużyna gospodarzy ma piłkę, a i też Tłuchowia poza tym jednym zagraniem wzdłuż bramki Koziatka jeszcze sobie żadnej setki nie wypracowała na początku tego spotkania. Teraz ambitna walka o piłkę i udało się ją wygarnąć graczą lidera znów Tłuchowia. Rusza z atakiem do prawej strony, do Koziatka piłka kierowana, ale dobrze Szablewski do tego momentu, bo wybił w aut piłkę, więc podarował ją z powrotem za darmo drużynie Damiana Cackowskiego. Ruszył w kierunku linii końcowej Gaul, ale nie utrzymał się przy piłce. Rzut wolny teraz dla drużyny z Włocławka. Niedokładne zagranie w kierunku Pikalskiego. Pikalski pokazuje się, piłka go szuka, ale nie ma szczęścia na razie w pojedynkach z obrońcami. Zawodnik z numerem 20. Uwaga, Koziatek ładnie ograł Brzezińskiego, ale jeszcze przyszedł w sukurs koledze Tomasz Szablewski i uratował sytuację dla swojego zespołu. Co więcej, wedle wskazania sędziego asystenta, to nawet będzie jeszcze aut dla lidera, choć to jest oczywiście ten nieprzyjemny moment, kiedy ma się piłkę, ale ma się pod własnym polem karnym, więc tutaj każdy najmniejszy błąd może skutkować bardzo groźną kontrą. O właśnie, no ten błąd był, ale troszeczkę sami sprokurowali sobie problemy w wykończeniu tej akcji gracze z Tłuchowa. Rozrzucenie do Koziatka niezbyt dobre i musiał wysokim podniesieniem nogi się ratować, a to z kolei skutkowało interwencją pani arbiter, więc rzut wolny jest podyktowany dla lidera. Kolejny stały fragment gry blisko własnej bramki. 21 minuta upływa na stadionie w Sierpcu w meczu 4. Ligi Kujawsko-Pomorskiej między Tłuchowią a liderem Włocławek. Wciąż bezbramkowy remis. Bardzo źle rozpoczęli grę. Teraz włocławianie z rzutu wolnego w aut. No i z wysokości linii środkowej rozpocznie grę
Jarosław Kułak. Niedawno pauzował za kartki w meczu z Elaną, który pokazywaliśmy na naszej antenie, ale wrócił już do składu podstawowego drużyny Beniaminka czwartej ligi, bo oczywiście Tuchowia jeszcze w zeszłym sezonie występowała w klasie okręgowej w grupie drugiej. Tam wyprzedziła Noteć Łabiszyn i z tą drużyną właśnie awansowała do czwartoligowych rozgrywek na sezon 22-23. Lider do czwartej ligi awansował po sezonie 18-19, potem w sezonie 19-20 miał szansę nawet na awans do trzeciej ligi, ale zajął ostatecznie drugie miejsce w tabeli, czyli pierwsze niegwarantujące właśnie występu w rozgrywkach trzeciej ligi grupy drugiej, bo tutaj występują drużyny z Kujaw i Pomorza, a potem niestety dla siebie coraz gorzej, kolejno 6., 15. miejsce, no i teraz na razie niemalże na półmetku rozgrywek 22-23 miejsce 17. Nie opanował piłki Pikalski. Rusza lewą stroną Tłuchowia. Przerzut w kierunku Koziatka, ale dobrze ustawiony Byczkowski, chociaż jeszcze nie rezygnuje drużyna z Tłuchowa, jeśli chodzi o tę swoją szarżę w kierunku bramki rywala. Zgubił piłkę Klepczyński, ale tylko na moment wyzbyła się Tłuchowia szansy na zdobycie gola, bo to ponawiają swoją akcję ofensywną piłkarze Damiana Cackowskiego, chociaż teraz zmuszeni do wycofania futbolówki na własną połowę, aż do bramkarza, do Klaudiusza Kurka, który też od czasu do czasu powinien być podłączany do gry, bo jednak przy takim mrozie, kiedy nie ma okazji do interwencji, no może być problem z utrzymaniem koncentracji. Teraz tego problemu nie miał Patryk Junkier, bo musiał wyciągnąć się w bramce po tym strzale głową, który był pierwszym celnym uderzeniem dzisiejszego spotkania, jak słusznie speaker na stadionie w Sierpcu zauważył. Dobra okazja dla Tłuchowi na otwarcie wyniku tego spotkania, ale po mniej więcej połowie pierwszej połowy wciąż 0-0. Może teraz Koziatek nie zdąży chyba do piłki, tak jest. Szybszy w tej sytuacji gracz lidera Włocławek. A my oglądamy jeszcze raz sytuację, po której głową uderzał właśnie Szymon Koziatek do ziemi. Zbita piłka Kozioł, który jednak nie zaskoczył Patryka Junkierta. Koziatek dwie bramki w tym sezonie czwartej ligi kujawsko-pomorskiej. Mógł zdobyć trzecią, ale jednak ta sztuka się nie udała. Wciąż jest 0-0 w meczu Tłuchowia lider. O, tu na ryzyku ten ślizg, ale czysty. Później jednak doszło do przewinienia. Agnieszka Kostyra wskazuje, że to Tłuchowia będzie rozpoczynać od rzutu wolnego. Mateusz Tomaszewski ucierpiał w tej sytuacji, ale już powoli podnosi się z boiska. Podobnie zresztą jak faulujący w tej sytuacji Dawid Mikołajczak. Długa piłka bezpośrednio na pole karne, strącenie głową na linię 16 metra, ale dobrze Byczkowski na uwolnienie takie zagranie. Staniszewski, piłka kierowana po linii, teraz ponowienie tego pomysłu, szukanie Kamila Nowickiego, ale mimo tego, że Nowicki szybkim piłkarzem jest, to jednak nie aż tak szybkim jak piłka, która uciekła poza plac gry. Ostatecznie z boku go opuściła, więc od autu rozpoczyna lider Włocławek.
stawia się Gawroński. Znowu zagranie do Pikalskiego, nie tak dobrze wypieszczone, jak mogłoby być, żeby ten gracz powalczył z obrońcami. Raz Kułaga troszeczkę prowokował atak ze strony Łukasza Pikalskiego swoim zachowaniem. Jarosław Kułaga, było tam delikatne pociąganie za koszulkę, ale gramy dalej. Prosta strata Tłuchowi. Teraz Pikalski wreszcie dostał piłkę, ale tutaj musi ją oddać teraz Brzezińskiemu, który nadbiegł za jego plecu. Brzeziński na pole karne. Dobre zagranie, ale wybijają piłkę gracze Tłuchowi. Jeszcze raz lider Włocławek. Trzeźwe rozciągnięcie akcji do prawej strony, ale ono było niedokładne. Zabrakło precyzji. Teraz kontra, która przerwana jest szarpnięciem za koszulkę Kamila Nowickiego. Kartkę w tej sytuacji ogląda Kacper Urliński. Napomniany zawodnik lidera Włocławek numer 18, Kacper Urliński. Pierwsza żółta kartka w dzisiejszym spotkaniu, pokazana przez panią arbiter. No i dobra okazja, żeby oddać strzał na bramkę Patryka Junkierta, bo piłka w miarę na wprost ustawiona. Niecałe 30 metrów do bramki, jednak na krótko tutaj rozegrali to wszystko gracze z Tłuchowa. Ciekawy schemat rozegrania tego stałego fragmentu gry. Początkowo stojący przy piłce Nowicki uciekł na skrzydło i właśnie do niego miało być zagranie. Miał się kleić dobrze między obrońców, żeby nie było spalonego, a też żeby ci obrońcy zgubili go gdzieś z radarów, ale zabrakło precyzji w rozegraniu jednak po stronie Tłuchowi, ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawy schemat. Być może będą jeszcze tego próbować, jeśli będą mieli piłkę na podobnym miejscu na boisku ustawioną gracze trenera Cackowskiego. Oziatek od autu. Kieplin tam się przedziera, jest piłka w polu karnym. No i czy będzie rzut karny? Nie, nie ma reakcji ze strony pani arbiter, więc jedziemy w drugą stronę. Dobra interwencja teraz Adriana Bieńkowskiego, przerywająca tę akcję w odpowiedzi lidera. O, tu zabiegł drogę obrońca piłkarzowi Tłuchowi. Trudno z tego miejsca ustalić, czy był na tyle duży kontakt, żeby gracz z Tłuchowa faktycznie jak długi się wyłożył na murawę stadionu w Sierpcu, ale na pewno sytuacja, która gdzieś mogłaby być poddana analizie. W każdym razie już o niej może nie zapominamy, ale gdzieś odsuwamy ją na przerwę, żeby to sobie wszystko jeszcze pooglądać, pokomentować, bo mecz się toczy i jest szansa dla Tłuchowi. Byłaby szansa dla Tłuchowi, gdyby tylko Truskolaski do piłki dotarł. To jeszcze raz ta sytuacja. O, tu był, wydaje mi się, kontakt ze stopą Kieplina. Było takie minimalne nadepnięcie. A teraz 16 metr i strzał ponad bramką Patryka Junkierta. Uderzenie nie znalazło drogi do bramki, wobec czego po 31 minutach gry w tym spotkaniu nadal jest 0 do 0. Złe wznowienie po stronie lidera, piłka na lewej stronie, nie przedał się jednak Nowicki. Do piłki dopada Pikalski. Troszkę straciła na tempie ta akcja lidera, ale przenieśli się
Wreszcie z piłką na połowę Tłuchowi. Świetne zagranie Brzezińskiego. Na 16 metr będzie okazja. No i tu w ostatniej chwili interwencja obrońcy, która jeszcze mogła zamienić się w gola samobójczego, bo widzieliśmy, jak blisko słupka bramki Kurka ta piłka przefrunęła. Tutaj zagranie na wbiegającego partnera i wślizgiem obrońca ratował zespół Tłuchowi. Bodaj Pikalski podawał w tej sytuacji. Teraz centra na 11 metr. Piłka przechodzi przez całą szesnastkę. Jeszcze jedno wstrzelenie w pole karne. Walka przy chorągiewce na Rożnej i przewinienie w ataku piłkarza gości. Rozpoczynać będzie zespół w żółtych koszulkach. Już to uczyniła w zasadzie Tłuchowia. Koziatek próbuje wygrać biegowy pojedynek z Gawrońskim, ale to wypuszczenie sobie piłki sprawiło, że ona na tyle dużego impetu nabrała, że oczywiście wypadła poza plac gry. Nie było możliwości, żeby coś z nią jeszcze dobrego zrobić. Obie drużyny, jeśli chodzi o ten sezon, są klubami z jedną z wyższych średnich, jeśli chodzi o bramki, które padają w ich meczach, w spotkaniach lidera w tym sezonie, średnio 4,9 gola na mecz, 4,87 dokładnie, natomiast jeśli chodzi o zespół Tłuchowi, to tutaj ta średnia wynosi 3,8 gola na mecz, tak więc czekamy na jakieś trafienia w starciu bezpośrednim tych dwóch ekip. Rusza Bieńkowski, oddaje do Kieplina. Kieplin teraz głębiej, nieco zszedł po piłkę. Kieplin, rajd między obrońcami. Oddanie, koniec końców piłki do Nowickiego. Bieńkowski, miękko na pole karne. Będzie okazja, jeszcze wyłożenie przed bramkę. Strzał w bramkarza i piłka później jeszcze odbija się od słupka. Po zagraniu Pawła Gaula jeszcze jedna szansa dla Tłuchowi. Znowu nie ma gola dla gospodarzy. Zaczarowana bramka lidera Włocławek. Zobaczmy to jeszcze raz. Bieńkowski, mięciutkie zagranie. Gaul przyjmuje piłkę. Jeszcze próbował oddać do Klepczyńskiego. Ten jednak zatrzymany przez obrońców, więc Gaul znowu miał piłkę do swojej dyspozycji, ale trafił w Junkierta, ten zbił piłkę na słupek. No i wciąż 0-0 w Sierpcu, ale doskonała to była okazja dla Tłuchowi na to, żeby zdobyć gola. Kolejna, którą można nazwać stuprocentową, tak jak po tym zagraniu Koziatka wzdłuż bramki. No tam może to nie była setka, ale naprawdę ten współczynnik expected goals, jakby był wyliczany w rozgrywkach czwartoligowych, to byłby bardzo, bardzo wysoki. No, lider wciąż może mówić o szczęściu, utrzymuje zero z tyłu, chociaż teraz Nowicki w pole karne wpada, zagrywa do Klepczyńskiego. Niepewna interwencja Junkierta, dzięki czemu mógł oddać strzał piłkarz z numerem 8 na żółtej koszulce, ale jednak przeniósł futbolówkę nad poprzeczką bramki rywala. Trzydziesta
Szósta minuta. Jeszcze raz Tłuchowian, teraz poczuli krew podopieczni trenera Cackowskiego. Kolejna składna akcja, ale tutaj jednak nie upilnował ustawienia obrońców. Gracz gospodarzy spalony oraz kolejny. Łapka offside'owa założona przez lidera Włocławek i po raz kolejny z własnego pola karnego odrzutu wolnego rozpoczynać będą grę piłkarze drużyny przyjezdnej. Strącenie Pikalskiego, ale niedokładne. Orliński, kilka z rzędu starć powietrznych. Kalski, no tam chyba było zagranie ręką, tak jest, dotknął piłki Staniszewski. Sędzia asystent dokładnie wskazuje miejsce, z którego powinna być rozpoczęta gra przez Dawida Mikołajczaka. No i czekamy, niemalże z narożnika pola karnego wznawiają grę włocławianie. Co z tego wyjdzie? Oto jest pytanie. Przed bramkę zagranie, teraz taka zawiesinka, bo tam gracz Tłuchowi reagował, ale wybijają gospodarze. Taka laga, można powiedzieć, na Kieplina i to wywołało delikatny popłoch w szeregach graczy z Włocławka, który to zespół jeszcze nie zachował czystego kąta w tym sezonie. Ale na razie całkiem nieźle sobie radzi defensywa tej drużyny, chociaż teraz Kieplin rusza na przebój, Kieplin przed bramkę i jest trafienie jakby na zawołanie, można powiedzieć. Wykrakałem troszeczkę z tym brakiem czystych kąt drużyny z Włocławka. Podobnie będzie też dzisiaj w Sierpcu, bo to w 39. minucie spotkania Tłuchowia wychodzi na prowadzenie w meczu z przedostatnim zespołem ligowej tabeli. Wrzut z autu Kułak i tutaj grana walka z Brzezińskim przez Kieplina. Kieplin jak tyczki stalomowe mija obrońców, zagrywa przed bramkę i oto Kamil Nowicki pakuje piłkę do siatki. Numer 10 na koszulce, jeśli chodzi o Kamila Nowickiego. To jest to jego czwarty gol w tym sezonie rozgrywek czwartoligowych. A więc po bardzo ładnej akcji indywidualnej Kieplina, skutecznym strzale Nowickiego, gospodarze prowadzą w samej końcówce pierwszej połowy, nieco ponad 5 minut do jej zakończenia. Widzimy potwierdzenie moich słów odnośnie tego, jak przedstawia się aktualnie rezultat spotkania w Sierpcu. Zderzenie z obrońcą Pikalskiego, jeszcze Brzeziński szczęśliwie do piłki dopadł. Brzeziński szukał takiego technicznego zagrania gdzieś przy słupku, ale jednak nie było tej mocy, która mogłaby zostać nadana piłce i by ona pofrunęła w kierunku słupka. Trajektoria była nieco inna, wpadła futbolówka bezpośrednio w ręce Klaudiusza Kurka. 41. minuta. Rozpoczęła się w Sierpcu. Raz Tłuchowia z akcją. Uwaga. Na pole karne, na linię pola karnego, skraj pola karnego. Zagranie jeszcze Kieplin po podaniu od Gaula. Tam Gaul wcześniej w dosyć ostry sposób wygrał pozycję z rywalem. I widzimy, że teraz cierpi właśnie gracz
lidera Włocławek. Będzie chyba potrzebna pomoc medyczna. Tam jeszcze tłumaczą pani arbiter, gracze lidera, że no faul popełnił, krótko mówiąc, Gaul. O, tutaj jakiś poważniejszy uraz, bo to nawet będzie potrzebna zmiana, jak widzimy. Po reakcji graczy z Włocławka. Podnosi się z murawy. Jeszcze chwilka przerwy i będziemy kontynuować. Kacper Orliński. No tu widzimy, nie może stanąć dobrze na prawej stopie ten gracz. No to nie jest dobry obrazek. Niewiele wskazuje na to, żeby mógł kontynuować udział w dzisiejszym meczu ten piłkarz. Oczywiście trzymamy kciuki, że uraz nie jest poważny, jednak tylko na strachu się mimo wszystko skończy. W przypadku tego zawodnika. Wznawiamy grę. No i od razu szansa dla lidera Włocławek. Piłka przy nodze nie była przyklejona i to sprawiło, że ten rajd w kierunku pola karnego jednak spalił na panewce. Wiktor Gawroński próbował ruszyć po skrzydle, a tymczasem zmiana. Widzimy, że Kacper Orliński nie będzie gotowy do kontynuowania udziału w tym meczu. Jego miejsce z numerem 4 Bartłomiej Buliński się pojawia na murawie. Mamy tego teraz potwierdzenie. No szkoda, pechowo to się wszystko ułożyło. Chwilę przed zejściem do szatni uraz. I to jak można domniemywać, stosunkowo poważny. A tymczasem lider z szansą na sforsowanie defensywy Tłuchowi. Rzut wolny. Skie wstrzelenie na pole karne. Wybijają piłkarze w żółtych koszulkach. Jeszcze dobrze włocławianie powalczyli. No ale to rozciągnięcie do prawej strony nieudane. I będzie od bramki rozpoczynać drużyna z Tłuchowa. Bieńkowski. Ostatnia minuta podstawowego czasu gry w pierwszej połowie. Staniszewski. Klepczyński walczący, ale ostatecznie tracący piłkę. Ale tylko na moment. Znów Tłuchowia. Rozpoczynająca tym razem od rzutu wolnego Nowicki. Bieńkowski, długie zagranie do Kieplina, ale dostał gdzieś tam piłką w plecy i to uniemożliwiło przyjęcie jej w sposób należyty. Raz Nowicki na dalszy słupek, strzelec bramki na 1-0, ale uratowali się włocławianie. Jeszcze 2 minuty, przynajmniej tyle potrwa. 2 minuty doliczone przez Agnieszkę Kostyrę do podstawowych 45. Pierwsza z nich upływa pod znakiem rzutu rożnego dla Tłuchowi, ale no, widzieliśmy to zagranie po krótkim wznowieniu spod chorągiewki, wobec czego piłka dla
Junkierta i zespołu lidera Włocławek. Z powietrza Brzeziński zgrywa w kierunku Byczkowskiego. Byczkowski na pole karne, ale tam zabrakło przyjęcia piłki, które umożliwiłoby strzał. Jeszcze w drugie tempo próbowali kończyć tę akcję gracze lidera Włocławek, ale trafił zawodnik Kości piłką w obrońcę rywali. Tu zobaczmy, prześlizgnęła się piłka obok Pikalskiego i Brzezińskiego. Tam jeszcze z drugiej strony nadbiegał partner i on próbował to wszystko wykończyć, ale jest tylko korner. Walka w powietrzu, zgasił piłkę do ziemi Pikalski. Jeszcze spróbował Mikołajczak, ale dobrze broni się Tłuchowia. Niezły fragment lidera Włocławek, ale jednak niezakończony w sposób należyty, to znaczy bez takiej pieczątki, bez stempla w postaci gola. No i najprawdopodobniej zejdą na przerwę, przegrywając jednak zawodnice w białych koszulkach. Spojrzała na zegarek pani arbiter. Jeszcze pozwoliła na wznowienie liderowi od autu, ale to był ostatni akcent tej pierwszej części gry, po której to Tłuchowo prowadzi z liderem Włocławek meczu 16 kolejki 4 Ligi Kujawsko-Pomorskiej. 1-0, jedyne trafienie po, no właśnie, widzimy, bardzo dobrej indywidualnej akcji Dawida Kieplina i strzale tym oto Kamila Nowickiego, zespół Damiana Cackowskiego na prowadzeniu. No i czekamy, co przyniesie druga połowa. Na razie można powiedzieć rezultat bez niespodzianki, ale liczymy, że lider postawi się jeszcze w sierpcu Tłuchowi. A ja przypominam, kto ma ochotę o naszej loterii, losy po 10 zł do nabycia po meczu, zaraz losujemy cenne nagrody. Ewentualnie gadżety, czapki, szaliki i inne fajne rzeczy w barwach Puchowi również do nabycia. Zapraszam.
Centrum handlowe Kasper, Lewiatan Tłuchowo Budzy Duży. Rowery Ciat Polsk. Dariusz Witkowski, usługi transportowe. Stacja kontroli pojazdów w Mochowie, Piotr Ściciński. Andrzej Kuchniewski, roboty budowlane. Tłuchowia Tłuchowo, lider Włocławek, do przerwy 1-0 w meczu 16 kolejki 4 Ligi Kujawsko-Pomorskiej, który możecie oglądać na antenie KP Sport. Gol Kamila Nowickiego pod koniec pierwszej części gry sprawił, że właśnie bliżej 3 punktów są gospodarze dzisiejszego spotkania. Biorąc pod uwagę styl prezentowany przez obie drużyny, to prowadzenie raczej zasłużone, aczkolwiek pod koniec pierwszej połowy zespół lidera Włocławek też swoje okazje miał, też zagroził bramce Klaudiusza Kurka, więc można powiedzieć, że jest to prognostyk ku temu, iż druga połowa będzie ciekawsza i że będziemy świadkami jeszcze zażartej walki o trzy cenne punkty. To jeszcze powtórka właśnie trafienia Kamila Nowickiego. Bardzo duża rola odegrana przy tej bramce przez Dawida Kieplina. Czekamy jeszcze na piłkarzy obu drużyn na murawie. Powiem jeszcze, że w międzyczasie rozpoczęły się inne spotkania, jeśli chodzi o ten weekend z czwartą Ligą Kujawsko-Pomorską, w zasadzie jeśli chodzi o sobotę, bo wszystkie mecze zaplanowane właśnie na ten dzień. Rozpoczął się mecz Pomorzanina-Toruń z startem Pruszcz, rozpoczął się też mecz w Świeciu Wdy ze Sportisem Łochowo, odwołane wcześniej spotkanie w Toruniu Elany z Chełmianką Chełmno. O tym, co się dzieje w meczach Pomorzanina ze startem Iwdy ze Sportisem, też postaramy się na bieżąco informować, ale oczywiście głównie skupiamy się na meczu w Tłuchowie i też zapraszamy już teraz na nasze kolejne transmisje, bo przypomnę, że ten weekend mocno napakowany, jeśli chodzi o emocje związane z piłką nożną w wydaniu zarówno tym na trawie, jak i na hali, no i też piłką ręczną, bo jutro zaprosimy na mecz pierwszej Ligi Kobiet. Dzisiaj jeszcze po południu mecz TAFU Toruń z KS Inwestą PZZ Futsal Powiat Pilski. To pierwsza liga futsalu mężczyzn. Początek meczu o godzinie 18. Jutro natomiast będziemy przy okazji meczu AZS-u UG Ladies Gdańsk z zespołem Nowy Świt Górny oczywiście na parkietach Ekstraligi Kobiet. Ten mecz o godzinie 12. Jeśli chodzi o to, co później, to od 15 mecz w Brodnicy MKS-u z Samborem Czew właśnie w pierwszej lidze kobiet piłki ręcznej. No i wreszcie wieczorem, czy po południu, w zasadzie o godzinie 18, jednym okiem można patrzeć na mecz Katar-Ekwador, a drugim na starcie AZS-u UMK Toruń z CHF TJS Powerpol Chełmża w drugiej lidze właśnie futsalowej. Ten mecz o 18:00. Przypomnę, jeśli chodzi o spotkanie, które mieliśmy transmitować od godziny 12:00 w Grudziądzu, Olimpii z Gedanią Gdańsk, to mecz trzeciej ligi grupy drugiej. Niestety ten mecz ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne został odwołany, a co za tym idzie, naszej transmisji z Grudziądza też nie będzie. Śnieg spadł na płytę stadionu w Grudziądzu, no i niestety nie udało się przygotować tejże płyty w 100%, żeby mógł ten mecz się w godnych warunkach toczyć. A my tymczasem wracamy już na stadion w Sierpcu, gdzie swoje domowe mecze w tym sezonie czwartoligowych rozgrywek rozgrywa Tłuchowia. 1-0, przypomnę, gospodarze prowadzą w starciu z liderem Włocławek. Gracze lidera na biało. Ich tutaj widzimy w towarzystwie pani arbiter Agnieszki Kostyry. Natomiast w kółeczku jeszcze motywujący się zawodnicy w żółto-niebieskich koszulkach to oczywiście piłkarze z Tłuchowa. Rozpoczną tę drugą część gry właśnie
zawodnice Tłuchowi. Rozpoczęła się gra. No i liczymy oczywiście na spore emocje i kolejne bramki. Zmian nie było. Wydaje się w porównaniu z tym, jak kończyła się pierwsza połowa, bo w trakcie pierwszej połowy była jedna roszada w ekipie lidera Włocławek, Bartłomiej Buliński skoczył na plac gry w miejsce Kacpra Orlińskiego, no więc jedenastki, może o tym za chwilę, bo teraz Tomaszewski zagrywa na pole karne, niepewna interwencja bramkarza lidera Patryka Junkierka, ale nie udało się wykorzystać tego zespołowi prowadzonemu przez Damiana Cackowskiego, który do boju posłał następujących graczy. W bramce z jedynką Klaudiusz Kurek, 3 Jarosław Kułaga, 4 Mateusz Tomaszewski, 8 Dawid Klepczyński, 9 Dawid Kieplin, 10 Kamil Nowicki, strzelec bramki, 11 Szymon Koziatek, 14 Seweryn Truskolaski, 15 Jakub Staniszewski, 20 Paweł Gałel i 91 Adrian Bieńkowski. Lider 77 Patryk Junkiel, w bramce 4 Bartłomiej Buliński, 6 Damian Figura, 8 Wiktor Gawroński, 9 Nikolas Brzeziński, 10 Dawid Mikołajczak, 13 Tomasz Szablewski, 17 Filip Byczkowski, 19 Robert Spychalski, 20 Łukasz Pikarski i 22 Wiktor Majewski. Mały update co do tego, jak ta czwartoligowa kolejka przebiega. Jednak mecz w Świeciu też nie dojdzie do skutku, tak jak starcie trzecioligowe w Grudziądzu. Z powodu złych warunków pogodowych sędziowie podjęli decyzję, że ten mecz też się nie odbędzie, więc o godzinie 12, o ile w Toruniu też jakichś problemów pogodowych nie ma, ale z tego co wiem, niekoniecznie. Śnieg musi być tutaj problemem. Starcie Pomorzanina ze startem Pruszcz się odbędzie. Teraz zagranie na Pikalskiego. Przeszkadzał mu jak mógł tylko Staniszewski, ale jeszcze Pikalski posłał piłkę na pole karne. Z tym, że niedokładnie oddalili zagrożenie przynajmniej na sekundę zawodnice w żółtych strojach od swojej bramki, od bramki Klaudiusza Kurka. Będzie wrzut piłki za chwilę Nikolasa Brzezińskiego z linii bocznej. Prawdopodobnie, no wydawało mi się, bezpośrednio na pole karne, ale jednak ten rozbieg wzięty przez Brzezińskiego wyraźnie skrócony kilkoma krokami zrobionymi w kierunku placu gry. Teraz strata lidera i szansa na kontrę dla drużyny z Tłuchowa prawą stroną. Zagranie do Gaula. Gaul przypadkowo dosyć dopadł do piłki. No i właśnie, ten strzał nie był taki soczysty, a jeszcze później, nie potrafiąc już w inny sposób wyhamować niż tak jak to było na załączonym obrazku, wpadł w obrońcę rywali, więc pani arbiter podyktowała rzut wolny dla lidera Włocławek. Ciekawie zapowiadająca się kontra Tłuchowi, to nie ulega wątpliwości, ale no jednak nie zamieniona na gola, nie udało się drużynie trenera Cackowskiego umieścić po raz drugi dzisiaj piłki w siatce. Teraz Brzeziński, prostopadła piłka w kierunku Byczkowskiego. Dobrze jednak Staniszewski, tylko od autu będzie rozpoczynać lider Włocławek. Przedostatnia drużyna ligowej tabeli, która do bezpiecznej pozycji traci 5 punktów. No więc w tych dwóch ostatnich meczach, mimo że rywale bardzo trudni, strasznie przydałoby się jakieś oczko zapisać na swoje konto. Mikołajczak. Spokojnie teraz włocławianie szanują piłkę. Chociaż nie jest to łatwe zadanie, bo naciska Tłuchowia. Figura do skrzydła, zagranie. Prostopadła piłka na pole karne. Pikalski. No jednak nie skleił jej odpowiednio. Przyjął, no ale na kilka metrów do przodu mu
ta piłka poleciała, gdyby on jeszcze uderzał bez przyjęcia w taki sposób, to okej, bo byłaby moc w tym zagraniu i Kurek miałby problemy, ale on tu próbował sobie ułożyć piłkę na stopie i to niestety nie poszło po jego myśli, a naprawdę może żałować lider, bo to była, śmiem twierdzić, najlepsza okazja dla nich na to, żeby zdobyć gola w meczu przeciwko Tłuchowi. 51. minuta się rozpoczęła, coraz mocniej pada śnieg w Sierpcu, wpada w pole karne z piłką Kamil Nowicki, ale oddaje pas, który leci obok prawego słupka bramki Patryka Junkierta. Dobra, dynamiczna akcja drużyny z Tłuchowa, świetne zagranie na wychodzącego lewą stroną właśnie Kamila Nowickiego, ale jednak nie udało się umieścić piłki w bramce. Tłuchowia wciąż na minimalnym prowadzeniu, ale teraz próbowali wykorzystać to, że na krótko gra lider, te wznowienia z piątki. Starał się Nowicki zaskoczyć przeciwnika, zabrać mu piłkę, ale to się nie udało. Dał tu Tomasz Szablewski, będzie rozpoczynać grę. Niedokładne zagranie. Raz do partnera piłkę zagarnął, ale tylko na moment Mateusz Tomaszewski. Będzie rzut rożny teraz dla Tłuchowi. Tłuchowo. Nagranie na pole karne, ale wybijają piłkę zawodnicy z Włocławka. Pięćdziesiąta trzecia minuta. Tłuchowia za sprawą tego trafienia Kamila Nowickiego, też warto powiedzieć, przełamała niemoc ostatnio strzelecką na własnym stadionie, czy w roli gospodarza, no bo stadion jest oczywiście w Sierpcu, bo 0-3 oczywiście z Włocławią ostatnio, ale też 0-0 z Elaną w tym meczu, który pokazywaliśmy. No i przez to też chwila przerwy była, jeśli chodzi o oglądanie przez fanów Tłuchowi bramek swojej drużyny właśnie tutaj w Sierpcu, ale w 39. minucie to się zmieniło. Tymczasem rzut wolny dla drużyny z Włocławka. Środkowanie kąśliwe na pole karne. Zaatakował piłkę Damian Figura, ale jednak nie znalazł drogi do bramki. Będzie rozpoczynać Klaudiusz Kurek. Lewą stroną przesuwa się Tłuchowia. Nowicki na skraj pola karnego, tam jeszcze Kieplin. Atak ostry obrońcy na gracza gospodarzy. Ten pada w polu karnym, ale po raz kolejny nie ma mowy o rzucie karnym. Zdaniem pani arbiter nie ma mowy po raz kolejny, bo też w pierwszej połowie była sytuacja, gdzie nawet Kieplin padł w 16. Tam wydawało się, że mogło być przewinienie. Tutaj rzeczywiście raczej po prostu takie zderzenie, którym ucierpiał gracz gospodarza, ale już się podniósł. Raz dobra, prostopadła piłka. Kieplin! I co? I piłka jednak jakimś cudem nie znajduje się w bramce lidera Włocławek. No teraz mnóstwo szczęścia mają zawodnicy z Włocławka, że przegrywają tylko 0-1. No bo Kieplin tu powinien cieszyć się ze swojego 16 gola
tym sezonie rozgrywek czwartoligowych. Teraz dosyć niebezpieczne zabawy Tłuchowi przy rozpoczęciu gry od bramki. Ale udało się wyjść cało z tych opresji. Jeszcze świetne podanie odpierające do Tomaszewskiego. Tomaszewski na pole karne wybijają Włocławianie. Tu jeszcze jednak pechowa interwencja. Najpierw obrońcy, który piłkę w kierunku bramki odbił, a potem jeszcze fatalne zachowanie Patryka Jąkierta, który nie był w stanie złapać futbolówki, nim ta minęła linię bramkową. Zobaczmy to jeszcze raz. Tomaszewski z lewej strony, no i tutaj odbicie kolanem piłki, która troszeczkę zaskoczyła Jąkierta i później jeszcze ten niepewny chwyt golkipera, lidera Włocławek, i po takiej kuriozalnej sytuacji w 56 minucie jest 2-0 dla Tłuchowi Tłuchop. Drugi raz, o ile się nie mylę, w tym sezonie zdobywa gola po trafieniu samobójczym rywala, drużyna z Tłuchowa, która oczywiście dzięki tej szalonej sytuacji z przed chwili już na wyraźnym prowadzeniu. Patrykowi Jąkiertowi, jak widzieliśmy na grafice, ten gol został przypisany. No na pewno mógł się lepiej zachować w tej sytuacji bramkarz drużyny z Włocławka, a tymczasem jeszcze raz Tomaszewski na pole karne. Piłka zgaszona do ziemi, zagrana spod linii końcowej do Nowickiego. Nowicki szuka miejsca na oddanie strzału. Jest faulowany przez Tomasza Szablewskiego. Już ten stały fragment gry będzie za chwilę wykonywany. Już został podyktowany. Mimo że pretensje jeszcze mieli gracze lidera. Czyżby Dawid Kieplin był zainteresowany strzałem bezpośrednio na bramkę? Kieplin! Niedużo zabrakło, ale jednak niecelny ten strzał Dawida Kieplina. No i w 59 minucie przy wyniku 2-0 dla Tłuchowi od własnej bramki rozpoczyna współlidera Włocławek, ale pogubili się włocławianie, choć tylko na moment. Strach im zajrzał w oczy przy tym rozpoczęciu gry. Teraz będzie sam na sam z bramkarzem Łukasz Pikalski i jest świetna odpowiedź na tego kuriozalnego gola z przed chwili. 2-1 w sierpcu, a więc chcieliśmy bramek i tych bramek mamy coraz więcej na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Łukasz Pikalski. Gol numer 3 w tych rozgrywkach. Świetne tutaj zagranie w kierunku wysuniętego w tej sytuacji Pikalskiego. Środkowy napastnik lidera Włocławek dopadł do futbolówki i był nie do powstrzymania przez bramkarza. A teraz Kieplin powstrzymany przez Jąkierta. Ależ nam się robi meczycho teraz w sierpcu. Coraz ciekawiej na stadionie, gdzie swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa Tłuchowia. Jeszcze raz ta sytuacja. Może gdyby nie poprawiał tej piłki, gdyby ona tak
nie odskoczyła, tylko idealnie by się w pierwszej chwili na stopie ułożyła Kieplinowi, to też to inaczej by wyglądało. Jeszcze po rzucie rożnym szansa, ale nastrzelony Pikalski od autu będzie zaczynać za chwilę. Drużyna w żółtych koszulkach, drużyna Tłuchowi. Mateusz Tomaszewski będzie rozpoczynać od wrzutu z linii bocznej. Tomaszewski. Nowicki z dystansu. Znowu niepewna interwencja Junkierta, ale tym razem sobie poradził golkiper drużyny gości. I w odpowiedzi lider Włocławek. Do prawej strony rozrzucenie piłki do Brzezińskiego, ale dobry powrót w obronie zespołu z Tłuchowa. 62. minuta meczu w Sierpcu. 2-1. Tłuchowia prowadzi z liderem Nowicki. Do tego samobój Junkierta i kilka chwil później trafienie Pikalskiego kontaktowe. Tak przedstawia się lista strzelców, a teraz Kieplin. Kieplin ze Wniakiem. Trafia jednak piłką w Damiana Figurę. No i będzie rozpoczynać ze stałego fragmentu ekipa Tłuchowi. Ze stojącej piłki jeszcze nie zagrozili na dobre. Włocławianom, podopieczni Damiana Cackowskiego. Być może to jest ta okazja na bliższy słupek zagranie. Tutaj jednak dobrze obrońca. A jednak była zmiana, bo jest Mateusz Zimny z numerem 23 na placu gry, a więc to on tutaj popisał się tą interwencją. Kolejny rzut rożny. Bieńkowski, przedłużenie, jeszcze walka o piłkę, w której Filip Byczkowski przekracza przepisy i to wszystko dzieje się na skraju pola karnego, ale nie wciągnie chyba do szesnastki tego przewinienia. Agnieszka Kostyra, będzie rzut wolny tylko dla drużyny Tłuchowi, ale i tak bardzo blisko bramki stojąca piłka. 17 metrów uderzać będzie któryś z zawodników zespołu gospodarzy. Jeszcze Filip Byczkowski tłumaczy swoje zachowanie w tej poprzedniej sytuacji. No ale jednak nie przyjmuje tych słów płynących z ust gracza lidera, panie arbiter. Kamil Nowicki. Uderzenie w mur, jednak piłka leci nad bramką, więc jeszcze rzut rożny dla Tłuchowi. Spójrzmy jeszcze raz. No tu trafiony Damian Figura piłką przez strzelca gola na 1-0. Nowicki jako wykonawca stałych fragmentów gry w zespole z Tłuchowa też będzie i w tym momencie kopał piłkę na bliższy słupek. Zagranie jeszcze jest Kieplin. Spore zamieszanie przy bocznej linii boiska, z którego rodzi się aut dla Tłuchowi. Kieplin w charakterystyczny sposób, rajd po linii końcowej, jeszcze Gaul. Uderzenie z 16 metra, ależ trafienie teraz Dawida Klepczyńskiego. Przepiękny strzał pod samą poprzeczkę bramki Junkierta. 3-1 w 65 minucie spotkania w Sierpcu, a Klepczyński z piątym golem w czwartoligowych rozgrywkach. Zobaczmy jeszcze raz. Idealnie wyłożona piłka przez Adriana Bieńkowskiego. Też wykorzystał to, że nie był pilnowany, stał za światłem bramki, więc sam nie rwał się z motyką na słońce, żeby uderzać, tylko wypatrzył kolegę, a ten przepięknym strzałem się odpłacił.
cyferką do klasyfikacji kanadyjskiej w postaci asysty Pieńkowskiemu. Kolejna akcja Tłuchowi, ale troszeczkę za mocne zagranie w kierunku Nowickiego. Piłkę zagarnia Patryk Junkiert, a my widzimy potwierdzenie wyniku 3-1 o zaledwie 20 minutach gry. W drugiej połowie owacje teraz z trybun dla strzelca gola na 3-1. Teraz spod koła środkowego rozpoczyna od rzutu wolnego lider. Wybijają piłkę zawodnicy w żółtych koszulkach. Przedziera się Szablewski. Trafił piłką w Truskolaskiego. Ale później chyba jeszcze jedno odbicie piłki było tym razem od gracza lidera. Nie, jednak będzie rzut rożny, bo tam rozmawiał z sędzią Tomasz Szablewski, to wydawało mi się mogło wskazywać na właśnie zmianę decyzji arbitra. Za chwilę stały fragment. Wcześniej jeszcze zmiana była w drużynie lidera Włocławek, ale o tym za chwilę. Dośrodkowanie Nikolasa Brzezińskiego wprost w ręce Kurka. Bartłomiej Kowalski pojawił się na placu gry w drużynie z Włocławka. Teraz szansa na dublet dla Pikarskiego, ale przeniesiona piłka nad poprzeczką. No i będzie zaczynać grę Klaudiusz Kurek. Faul Mikołajczaka. Złapała się za kieszonkę pani arbiter. Wydawało się, że jeszcze będzie żółta kartka, ale tak chyba nie było na tyle mocne to wejście, że mógłby być upomniany piłkarz. Zespołu z Włocławka. 69. minuta w tym momencie się rozpoczęła. Tłuchowia lider 3-1 w meczu 16. kolejki 4. Ligi Kujawsko-Pomorskiej. Rozpoczęli grę goście. Kolejny mecz, tak jak już wspomniałem, może o tym za chwilę, bo teraz Kieplin troszeczkę się wyrzucił poza światło bramki. No i tutaj powstrzymany przez Junkierta i obrońcę drużyny z Włocławka najlepszy strzelec Tłuchowi w tym sezonie to Damian Figura. Tak ambitnie powalczył o zatrzymanie Kieplina i piłka ostatecznie przyznana liderowi, który kończąc wątek w ostatniej kolejce w tym roku, za tydzień zagra w derbach z Włocławią. Tłuchowia natomiast pojedzie do Mogilna na mecz z Pogonią i w taki oto sposób zakończy się runda jesienna rozgrywek 4. ligi. Niemal wszystkie zespoły będą mieć po tamtej serii gier 17 meczów rozegranych, czyli każdy zagra z każdym przynajmniej raz. Rzut rożny teraz dla Tłuchowi.
przeciągnięte wyraźnie to zagranie, ale jeszcze głową tam wstrzelił piłkarz z Tłuchowa futbolówkę przed bramkę Junkierta. Raz dobrze Truskolaski się zachował, najpierw przejął piłkę, potem wygrał przebitkę z rywalem, Binkowski w polu karnym. Troszeczkę Brazylijany w jego wykonaniu, ale to nie przyniosło spodziewanego efektu. Klepczyński zagrywa do Koziatka. Jeszcze raz Klepczyński na 20 metrze, zagranie za linię obrony, no ale właśnie spalony. Dosyć wyraźny akurat w tej sytuacji, tak więc podniesiona słusznie chorągiewka przez asystenta, pani arbiter. O, przechwyt Mikołajczaka. A widzimy, że w drużynie Tłuchowi hurtem będą wprowadzani nowi zawodnicy, bo aż czterech ich stoi przy bocznej linii boiska. Jest m.in. Mariusz Cichoblas, pochodzący skądinąd z Włocławka piłkarz. Ale on z kolei we Włocławii grał z mniejszymi, większymi przerwami w sumie 5 lat. Z niej trafił na początku tego roku do Tłuchowi, wychowany Kujawiaka, Włocławek. Brzeziński, tutaj próbował z Gawrońskim pograć na małej przestrzeni, ale to się nie udało koniec końców. Wychodzi spod własnego pola karnego z piłką Tłuchowia. Zagranie na Kieplina, zdąży, ale wyrzucony do boku. Grać z numerem 9 na koszulce, Kieplin wchodzi w pole karne, zagrywa do Nowickiego, ten zatrzymany przez bramkarza, potem jeszcze strzał, który wybity został z linii bramkowej przez obrońcę. Jeszcze jedna szansa Kułagi, ale tym razem trafił w plecy przeciwnika i będzie tylko rzut rożny. Zobaczmy jeszcze raz, Kieplin tutaj idealnie obsłużył Nowickiego, spalonego nie było, bo ten, który za chwilę uratuje zespół lidera Włocławek po strzale Kieplina, złamał linię, no i później to zagranie Kułagi, które już tak groźne aż nie było. Schodzi z boiska z numerem 14 Seweryn Truskolaski, schodzi z numerem 15 Jakub Staniszewski. Już tam chyba wszedł W ich miejsce, tak jak już mówiłem, Mariusz Cichoblas, także z numerem 18 Mateusz Celmer. No i za chwilę będziemy jeszcze rozkodowywać kolejne zmiany w drużynie z Tłuchowa. Dośrodkowanie, światło bramki, ale wybijają zawodnicy z Włocławka. Tomasz Szepski, ale wprost w ręce Patryka Junkierta. Jeszcze małe sprostowanie co do zmian w drużynie lidera, ale może o tym za chwilę, bo teraz Kieplin, ale dobrze Junkiert. Ze względu na błąd w meczowym protokole, ale może o tym za moment, bo teraz z kolei Brzeziński, dobry fragment po jednej i po drugiej stronie. Nie dadzą dokończyć myśli piłkarze Tłuchowi i lidera. Przez błąd w protokole umknęło to, że w pierwszej połowie nie Orliński, tylko Wiktor Majewski zszedł z boiska, a Orliński dopiero później został zastąpiony przez Bartłomieja Kowalskiego. A teraz jest okazja na 4-1 dla Tłuchowi. W idealnym momencie, można powiedzieć, realizator nam się przełączył z powrotem na boisko, bo to wreszcie dopina swego Dawid Kieplin, bo próbował, ale nie mógł tej piłki wepchnąć do siatki. W końcu to się udało strzałem między nogami Patryka Junkierta. 16 gol w ligowych rozgrywkach zawodnika z numerem 9 na koszulce. Tutaj mijanka, ale zdaniem sędziego spalonego nie było, no więc Kieplin ruszył na bramkę i
z dosyć ostrego kąta pokonał golkipera lidera Włocławek. 4-1 dla Tłuchowi na kwadrans przed końcem spotkania w Sierpcu. Jakub Brandt, numer 16, przed momentem przy piłce, więc to jest kolejny z rezerwowych, który pojawił się w drużynie Tłuchowi na murawie. Teraz faul Kamila Nowickiego na Tomaszu Szablewskim. Podążają w kierunku pola karnego. Kowalski, Szablewski właśnie, bo będzie za chwilę Brzeziński zagrywać. Z prawej strony boiska. Brzeziński na 15 metr. Szablewski jeszcze tutaj próba przewrotki, ale zderzył się z rywalem gracz lidera Włocławek. Jest Kieplin już na prawej stronie. Kieplin czwórką wychodzi Tłuchowia. Prostopadłe zagranie, ale zatrzymane. Jeszcze Brandt. Brandt nie w tempo do Nowickiego. Interwencja Junkierta, a pani arbiter przerywa grę, bo jeszcze zdaje się leży pod polem karnym zespołu z Tłuchowa gracz lidera Włocławek, który przed chwileczką próbował uderzać przewrotką. To jest Bartłomiej Kowalski. Już wszystko w porządku. Rzutem sędziowskim zostanie wznowiona ta gra. Siedemdziesiąta siódma minuta. Końcówka więc tego spotkania. Wydaje się, że już nic nie powinno się złego wydarzyć dla drużyny Tłuchowi, a jeśli tak, no to przynajmniej do późnego popołudnia na piąte miejsce wskoczy w ligowej tabeli zespół Tłuchowi. Przeskoczy w D-Świecie i Sport i Słuchowo, których mecz dzisiaj ze względu na zasypane boisko w Świeciu został odwołany. No to nawet nie do późnego popołudnia, tylko do przyszłego tygodnia, bo kolejny z rywali będący za plecami Tłuchowi, czyli Kujawianka i Zbica Kujawska, która zagra za kilkanaście minut, powinna rozpocząć mecz w każdym razie z Notecianką Pakość. Będzie mieć najlepszy na razie 28 punktów. Tak więc awans w tabeli szykuje się w przypadku drużyny Damiana Cackowskiego. 79 minuta, kolejna akcja zawodników w żółtych strojach. Gaul jeszcze szukał podaniem Nowickiego. Wydaje się, że mógł sam kończyć tę akcję. Jeszcze prawą stroną próbował pociągnąć Tomaszewski. Nowicki. Przebitka przed polem karnym lidera, wygrana przez zespół z Włocławka. Teraz szybszy będzie Cichoblas, chociaż tam naciskał go rywal. Tomaszewski kontra Byczkowski. Tomaszewski długie i niekoniecznie celne zagranie. A tu widzimy przerwana gra. Kolejny raz offside. Jeszcze jeden z trybun domagają się kolejnego trafienia piłkarze, kibice Tłuchowi od piłkarzy tego zespołu. Być może teraz to się stanie, bo dobre rozciągnięcie do lewej strony Branta. Jeszcze strzał z 15 metra Pawła Gaula i to kapitan Tłuchowi, Tłuchowo strzałem kolejnym dzisiaj pod poprzeczkę bramki Junkierta. Zdobywa tego piątego upragnionego przez kibiców gola dla
gospodarzy dzisiejszego spotkania. Zobaczmy jeszcze raz tę akcję. Dobrze ograł rywala Brandt, świetnie wyprowadził piłkę do skrzydła. No i jeszcze ładne wycofanie na skraj pola karnego do Pawła Gaula. Paweł Gaul, który zdobywa swojego drugiego gola w tym sezonie czwartej Ligi Kujawsko-Pomorskiej. 5-1, a więc posypał się ten wynik dla lidera. Jeszcze jedna szansa dla drużyny z Tłuchowa, ale poradzili sobie włocławianie tym razem, żeby oddalić zagrożenie od swojej bramki. Lider w tym roku. Już zawrotna ilość 110 bramek straconych przed tym spotkaniem. Teraz już mamy 115. Średnia 3,4 gola traconego na mecz. No dzisiaj ponad tę średnią, można powiedzieć, wyszli włocławianie. Teraz dwie szanse dla nich na zdobycie gola, ale ani Brzeziński, ani Kowalski nie byli w stanie pokonać Klaudiusza Kurka. Osiemdziesiąta druga minuta. Wyrazy wsparcia z trybun dla kibiców, dla piłkarzy od kibiców z Tłuchowa i idą po szóstą bramkę gracze w żółto-niebieskich strojach. Kamil Nowicki, drugie trafienie dzisiaj tego zawodnika, a piąte w całym sezonie 22-23, w całej rundzie jesiennej tego sezonu w zasadzie. Tak należałoby powiedzieć, 6-1 Tłuchowia prowadzi z liderem, poszli prawą stroną gracze trenera Cackowskiego. No i tutaj znów ograna defensywa, pogubione w ogóle krycie. Nowicki zostawiony sam sobie i ten to oczywiście wykorzystał pewnym strzałem. Pokonał Patryka Junkierta. No i Kamil Nowicki, można powiedzieć, postawił pieczątkę przy swoim występie. Opuszcza teraz plac gry ten zawodnik. Opuszcza też plac gry Filip Byczkowski, Bartłomiej Śmigrodzki w miejsce Nowickiego. Natomiast Jakub Micek w drużynie lidera pojawia się na murawie. 83. minuta gry. Włocławianie jeszcze próbują tutaj jakiegoś gola honorowego poszukać. No, strzał Brzezińskiego, który trafia w obrońcę. Śmigrodzki, który dopiero co wszedł na plac gry. Śmigrodzki lewą stroną. Tutaj próbował ograć rywali, ale poradził sobie co prawda z zimnym, ale potem obalił Szablewskiego. Jak jakieś odmianie któregoś ze sportów walki. Uchowia, co ciekawe, w tym sezonie lepiej punktuje na wyjazdach, bo 15 z 26 zdobytych przez siebie punktów zdobyła właśnie w roli gościa, może tak powiem, bo cały czas należy podkreślać, że Tłuchowia nie gra w Tłuchowie, tylko w Sierpcu. Natomiast właśnie na stadionie Mosiru 3 zwycięstwa, 2 remisy, 3 porażki i punktów 11. Teraz będzie mieć 14. Zespół z Tłuchowa. Już 9. mecz w roli gospodarzy dla zespołu w żółto-niebieskich strojach. To też może być ciekawa, powiedzmy, informacja w kontekście tej rundy rewanżowej, że jednak więcej będą grać poza Sierpcem. To może w jakiś sposób być utrudnieniem, aczkolwiek niekoniecznie, skoro, tak jak powiedziałem,
A jednak te obce stadiony, tak zupełnie obce, można by rzec, są dla nich teoretycznie lepsze pod względem rozstrzygnięć poszczególnych spotkań. Tymczasem Brandt na lewą stronę troszeczkę wyrzucił tym podaniem Klepczyńskiego, ale zdoła dośrodkować spod linii końcowej Klepczyński. Jeszcze zderzenie z bramkarzem. Kieplin Junkierta za to przewinienie, ładne zachowanie strzelca, gola na 4-1 dla zespołu Tłuchopi. Pada piłka poza plac gry. To dał tu będzie rozpoczynać ekipa dzisiejszych gospodarzy. Próbował się tutaj zabrać z piłką, zdaje się, Celmer, ale ucierpiał w starciu z rywalem. No tutaj raz odpowiedź taka nieładna ze strony Klepczyńskiego na to, co się wydarzyło przed momentem z jego kolegą. Figura, rozciągnięcie akcji do lewej strony, zdąży do piłki gracz lidera, no, ale tutaj jednak dobrze ustawiony Tomaszewski. Jeszcze raz włocławianie, przedziera się Mikołajczak i co, i nie ma gola. Ale dobra, akcja drużyny z Włocławka, wreszcie większą liczbą podeszli na połowę zespołu rywala, wreszcie stworzyli realne zagrożenie pod bramką Klaudiusza Kurka, który teraz ustawia piłkę na 5. metrze, ale koniec końców krótko rozpoczyna grę, nie było dalekiego wykopu. O, tu zderzenie z obrońcą, ale faulu nie ma, choć domagali się odgwizdania rzutu wolnego. Kibice z Tłuchowa, ale gwizdek pani Agnieszki Kostery milczy. 2 minuty do końca podstawowego czasu gry. Pewnie za dużo doliczone nie będzie. Z uwagi jednak na wynik, jaki mamy. Jeszcze Adrian Bryszewski zagrywał spod linii końcowej. Właśnie Bryszewski to był ten ostatni gracz, który gdzieś mi umknął przy tej serii zmian, jaką przeprowadzał trener Calskowski, bo w jednym momencie 4 graczy wpuścił z ławki szkoleniowiec gospodarzy. Minuta do końca spotkania, jeszcze od autu Tłuchowia. Najwięcej bramek w jednym spotkaniu w tym sezonie. Patrzę, to chyba 5 w przypadku, powinien, przepraszam, 7 było z Chełmienianką na inaugurację rozgrywek czwartoligowych, teraz jest 6 z drużyną lidera i całkiem niedawno, bo 2 tygodnie temu w Brodnicy ze Spartą było 5, tam w ogóle szalony mecz, 5-4 wygrany przez drużynę Stłuchowa. O, teraz składna akcja lidera, ale powstrzymana. Dobrana piłka na linii pola karnego przez obrońcę. Jeszcze w odpowiedzi gospodarze. Dobra piłka do Śmigrockiego, Śmigrocki sam na sam z bramkarzem, Śmigrocki, ależ tutaj jeszcze takim krzyżaczkiem
zaskoczył Patryka Junkierta. No jak kończyć to z przytupem, można powiedzieć. Z takiego założenia wyszedł Bartłomiej Śmigrowski. Zobaczmy, to jak się zaczaił na Junkierta i jeszcze zagranie krzyżaczkiem właśnie w wykonaniu zawodnika, który z ławki rezerwowych pojawił się na placu gry w tym spotkaniu. Śmigrowski z pierwszym swoim golem w tym sezonie czwartoligowych zmagań, a siódmym dla Tłuchowi, jeśli chodzi o to spotkanie. 7-1, a więc wyrównany koniec końców ten najwyższy wynik w tym sezonie osiągnięty przez zespół z Tłuchowa, z też tego stadionu z sierpnia, z meczu z Chełmnianką Chełmno, dziś przeciwko liderowi Włocławek. Tak efektownie drużyna z Tłuchowa się zaprezentowała. Klepczyński, Kieplin, dwa razy Nowicki, Gaul, no i jeszcze właśnie Śmigrodzki z bramkami dla drużyny z Tłuchowa, plus samobójcze trafienie Junkierta naturalnie, no a dla lidera tylko Łukasz Pikalski w 59. minucie był w stanie trafić do siatki Klaudiusza Kurka. Tłuchowia ze zwycięstwem, Tłuchowia z awansem na 5. miejsce w ligowej tabeli. Lider, cóż, 13. porażka w sezonie, tylko 9 punktów na koncie zespołu z Włocławka, no i przedostatnia pozycja w tabeli. Trudna sytuacja przed przerwą zimową, choć jeszcze oczywiście na tę przerwę nie schodzą piłkarze obu drużyn, bo przypomnę, za tydzień ostatnia kolejka czwartoligowych zmagań. A tu jeszcze widzimy, jak padały poszczególne bramki w dzisiejszym spotkaniu. To jest sytuacja, kiedy ten dosyć kuriozalny gol samobójczy miał miejsce, interwencja obrońcy, która zmyliła Junkierta, potem jeszcze bardzo zły chwyt piłki w jego wykonaniu. Wcześniej mieliśmy oczywiście trafienie Nowickiego, efektowny strzał po akcji Kieplina, tu świetna prostopadła piłka na Pikalskiego sam na sam z bramkarzem. Sytuacja, nie zdołał zaasekurować Staniszewski, było 2-1. Tu jeszcze się wydawało, że będzie lider stać na zryw, ale później, właśnie, trzecie trapienie Klepczyńskiego i za chwilę czwarte po akcji kolejnej świetnej Kieplina, tym razem z trafieniem między nogami Junkierta. No i tu już chyba nie było czego zbierać, a później tylko podwyższali to swoje prowadzenie zawodnicy Damiana Cackowskiego. Tu ładne odbierające zagranie Branta, wyłożenie na skraj pola karnego i pewny strzał pod poprzeczkę kapitana gospodarzy Pawła Gaula. No i tu teraz będzie zagranie na 5 metr i trafienie 6 Kamila Nowickiego, to znaczy Nowickiego drugie, ale 6 całej drużyny z Tłuchowa. No i wreszcie ta ostatnia akcja, znów nie było spalonego, znów zdołał się wkleić między obrońców piłkarz Tłuchowi, tym razem to był rezerwowy Bartłomiej Śmigrodzki, no i pięknym strzałem krzyżaczkiem w sytuacji sam na sam z Junkiertem umieścił piłkę w siatce. Tak więc Tłuchowia lepsza od lidera w stosunku 7-1. Dziękuję bardzo za uwagę, Mateusz Orłowski. Kłaniam się nisko. Dziękuję także w imieniu Radka Zielińskiego i Krzysztofa Kosiarskiego, którzy razem ze mną przy tej transmisji pracowali. Zapraszamy na kolejne relacje z boisk piłkarskich, futsalowych i handbalowych na antenie KP Sport, bo dziś i jutro, przypomnę, bardzo obfita ramówka. Tak więc zapraszamy na naszą stronę kpsport.pl i na nasz oczywiście profil YouTube'owy. A tymczasem do usłyszenia tej soboty. Jak będzie runda wiosenna, tak? To może tutaj jakoś pomieścimy. Dobra. Tutaj jakoś pomieścimy. Tutaj możemy.